Otwieram 12 sesję Rady Gminy Czernica dnia 12 października 2015 roku o godzinie 12 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3. Proponowany porządek obrad. Punkt 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt 4. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie inwestycyjnym. Punkt 5. Sprawozdanie postępowania w działalności za okresem inwestycyjnym. Punkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Pierwsza. Zmiany w budżecie gminy Czernica na 2015 rok. Druga. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2015-2023. Trzecia. Zmiany uchwały w sprawie dla Rady Gminy Czernica. Czwarty. Nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim. 5. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie. 6. Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Ustalenie nazwy ulicy we wsi na Dolice Wielkie. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wnioski i zaświadczenia radnych. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mogę mieć obrad. Protokół z porządku obrad i czy są jakieś zmiany do porządku obrad? Nie ma. Także przyjmuję porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie sesyjnym. Pozwólcie Państwo, że usiądę. W okresie ostatniej sesji Rady Gminy Czernica, to jest od 26 sierpnia do 12 października tego roku, odbyły się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniach 25 i 30 września tego roku, na których była ocena budżetu Gminy Czernica za pierwsze półrocze 2015 roku. Zapoznano się ze sprawozdaniem za pierwsze półrocze tego roku budżetu ZGK. Przygotowano proponowane terminy do komisji w sprawie zapoznania się z projektem budżetu gminy na rok 2016. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych obradowała w dniu 31 sierpnia, była to wyjazdowa komisja, i 7 października, na której oceniono przygotowania placówek przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Następnie rozpatrzono problem patologii społecznych w gminie, kierunki i sposoby przeciwdziałania i analizowano sytuację w sporcie na terenie gminy Czernica. Były to spotkania z animatorami sportu. Komisja rewizyjna obradowała w dniu 29 września tego roku, na której opiniowano wykonanie budżetu gminy Czernica za pierwsze półrocze. Następnie analizowano działalność samodzielnej instytucji kultury. Chodziło o Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicy i filię oraz analizowano w zakresie skarg składanych na działalność Urzędu Gminy. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Rolnictwa obradowała w dniu 30 września, na której zaopiniowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przed wysyłaniem do uzgodnień. I 7 października odbyło się posiedzenie zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznania spraw rodzinnych w celu przedstawienia na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. W każdą środę odbywam dyżur między 15 a 16 w Urzędzie Gminy.
wydarzenia, w których uczestniczyłam. 5 września tego roku odbyło się narodowe czytanie lalki Bolesława Prusa. 6 września odbyły się dożynki powiatowe, w których też uczestniczyłam. 12 września odbył się Dzień Seniora w Chrząstawie. 14 września odbyło się drugie forum inwestycyjne w Zamku Topacz, organizowane przez Starostwo Powiatowe. 3 października odbyły się obchody 5. rocznicy istnienia Klubu Seniora Złota Jesień w Czernicy. 10 października uroczyste poświęcenie samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Chrząstawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Poproszę pana wójta o sprawozdanie. Pani przewodnicząca, szanowni radni. W okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Czernica, czyli od 27 sierpnia, wydano 16 zarządzeń. Dotyczyły one wielu zagadnień w gminie. Jeżeli chodzi o wyniki postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, to w dniu 23 września 2015 roku przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach. W przetargu złożono bardzo dużo, to jest 20 ofert. Oferta z ceną najniższą to ponad 2 650 000, a oferta z ceną najwyższą to blisko 6 milionów złotych. Jako najkorzystniejsza została wybrana firma usługowa Monika Nowak z Byszczycy Kłodzkiej. Cena oferty 2 650 000 69 zł i 80 groszy. Jeżeli chodzi o spotkanie w Urzędzie Gminy Czernica, to odbyło się 73 takie spotkania, a wydarzenia, w których uczestniczyłem, to między innymi w dniu 28 sierpnia spotkanie z prezesem ARAF-u Krzysztofem Ostrowskim. Rozmowa, wiadomo, o aspektach związanych, wielu aspektach związanych ze współpracą pomiędzy Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej a Gminą Czernice. 29-30 festyn sami swoich w Dobrzykowicach 1 września. Natomiast było uroczyste otwarcie roku szkolnego w szkole w Kamieńcu Wrocławskim. 2 września 2015 roku spotkanie z prezesem MPWiK we Wrocławiu, jak również z wicestarostą powiatu wrocławskiego. 5 września narodowe czytanie w Ratowicach. 9 września dożynki powiatowo-gminne w Ratowicach i gdzieś w międzyczasie również byłem na pożegnaniu lata z Gopcem w Czernicy. Spotkanie w sprawie drogi Blizanowice-Trestno, spotkanie w modernizacji wrocławskiego węzła wodnego, jak również jeszcze w urzędzie spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego z terenu gminy, naszej gminy. 10 września podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska odnośnie kanalizacji, a 13 września dożynki wojewódzkie w Miliczu, gdzie wieniec z naszej gminy reprezentowany przez sołectwo Ratowice zdobył 3. miejsce. 14 września to drugie forum inwestycyjne powiatu wrocławskiego, gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania się jako gmina, przede wszystkim z naszymi terenami przemysłowo-usługowymi. 16 września trzeci konwent wójtów i burmistrzów gmin subregionu wrocławskiego w Brzeźnie, to jest powiat trzebnicki. Blisko 40 wójtów i burmistrzów między innymi spotkało się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, gdzie omawialiśmy właśnie sprawy dróg krajowych budowanych na naszym regionie, czyli wokół Wrocławia. 19 września święto ziemniakach w Nadolicach Wielkich. 21 i właśnie w tym, nazwijmy, praktycznie ostatnim tygodniu odbywałem spotkania wiejskie w Krzykowie, w Nadolicach, Dobrzykowicach, Łanach, Gajkowie.
Jeżeli 6-7 października Kongres Związku Gmin Wiejskich, tak jak na Komisji Wspólnej mówiłem, między innymi jedno ze stanowisk, które zostało podjęte na tym Kongresie Związku Gmin Wiejskich, dotyczyło zmiany w prawie wodnym, a raczej prośba, żeby jeszcze raz ministerstwo, rząd zweryfikował, czy to rozwiązanie, które jest proponowane w zapisach nowego prawa wodnego, jest dobre dla gmin, o zweryfikowanie, o przeprowadzenie konsultacji. I 10 października to przekazanie, poświęcenie nowego samochodu strażackiego dla OSP Chrząstawa Stawa Wielka. Również wtedy było oficjalne otwarcie do użytkowania wyremontowanej remizy, jak również figury świętego Floriana, który jest, jak wszyscy wiedzą, patronem strażaków. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Zmiany w budżecie gminy Czernica na rok 2019. Pani skarbnik. Tak, szanowni Państwo, projekt w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 15 rok polega na dokonaniu zwiększenia dochodów o per saldo w kwocie 205 983,29, jak również wydatków o tą samą kwotę. Budżet po zmianach wynosi odniesienie do dochodów 45 642 880,70 groszy, a w odniesieniu do wydatków 49 050 543,40 groszy. Wszelkie zmiany były omawiane na komisji wspólnej, jak również zmiany dotyczące autopoprawka, która została na komisji wspólnej przedstawiona Państwu. Jedyną zmianą, którą Państwo w piątek dostali, a nie była w tym dyskutowana na komisji wspólnej, to jest przesunięcie kwoty 10 tysięcy na drogę Kresno-Wizanowice z wydatków jednorocznych do wydatków wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenie ich w kwocie 90 tysięcy na 2016 rok w związku z prośbą pana burmistrza Uszaka, żeby środki te były możliwe, podpisanie porozumienia było możliwe jeszcze w październiku, a nie dopiero przy projekcie budżetu na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Nie ma, proszę o odczytanie projektu uchwały. Koła Gminy Czernica z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok. Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na 2015 rok oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały w zakresie. Podpunkt pierwszy. Dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt drugi. Wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Budżet gminy Czernica po zmianach wynosi. Punkt pierwszy. W odniesieniu do dochodów 45 642 880,70 zł, w tym bieżące 42 874 962,89 zł, majątkowe 2 767 917,91 zł. Punkt drugi. W odniesieniu do wydatków 49 050 543,40 zł. Podpunkt trzeci. W tym bieżące 38 891 145,40 zł. Majątkowe 10 259 398 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na gminny program zapobiegania narkomanii w wysokości 217 689,29 zł. Paragraf 3. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe, celowe w wysokości 5 623 866 zł. Załącznik nr 3. Paragraf 4.
ustala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne gminy Czernica na 2015 rok w kwocie 5 360 609 zł, załącznik nr 4. Paragraf 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 po zmianach, załącznik nr 5. Paragraf 6. Wykonanie uchwały wydarza się w budżecie gminy Czernica. Paragraf 7. Uchwała po życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. To jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 2015 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna wieloletnia prognoza finansowa. Pani Zgodnik. Przed chwileczką wspomniałam wieloletnie prognozy, była Państwu przedstawiana na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Jedyną zmianą, która dotyczy 90 tysięcy na drogę Trestka-Bliza-Nowice, zostało pomniejszone zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Ościwoń-Nowice w związku z tym, że mieliśmy już rozstrzygnięty przetarg, dlatego można było kwotę 90 tysięcy wziąć, która nie narusza nam wskaźników. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Nie. Proszę o przekazanie. Uchwała Rady Gminy Czernica z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2023. Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia wartości przyjętych wieloletniej prognozy w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. W uchwale nr 522 z 2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2023-2021 otrzymuje, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie otrzymanym. Paragraf 3. Podpunkt pierwszy. Objaśnienia wartości przyjętej w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Podpunkt drugi. Upoważnia się wójta gminy Czernicego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w paragrafie drugim, do wysokości wyników określonych w załączniku nr 2. Umów, który realizacja roku budżetowych w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z tego. Dziękuję bardzo. To jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2015-2023. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny. Zmiana uchwały w sprawie wiedzy radnych Rady Gminy Czernica. Myślę, że sprawozdawa jest na komisji wspólnej. Proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Czernica z dnia dzisiejszego zmieniająca uchwałę w sprawie wiedzy dla radnych Rady Gminy Czernica. Paragraf pierwszy. W paragrafie trzecim uchwały nr 6/23/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Na końcu ustępu pierwszego wyrazy z zastrzeżeniem ustępu trzeciego i czwartego zastępuje się wyrazami z zastrzeżeniem ustępu trzeciego, czwartego i piątego. Podpunkt drugi. Dodaje się ustęp piąty w brzmieniu. W przypadku przerwania sesji, kontynuowania obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, radnemu, który nie uczestniczył w którejś części sesji, pomniejsza się wiedzą o 100 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. To jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wiedzy dla Rady Gminy Czernica. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała. Nadanie nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Profesora Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim. Skoro nie było zmian naniesionych na Komisji Wspólnej,
Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania tego sztandaru w Szkole Podstawowej im. Bartosza Głosowego w Kamieńcu Wrocławskim? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wołania. W tym momencie chciałabym poprosić pana przewodniczącego zespołu o odczytanie opinii. Na sesji Rady Gminy został powołany zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie w składzie Ryszard Wychucki, Adam Jaskuła, Sabina Jasińska. Zespół ten ze swojego składu wybrał osoby funkcyjne. I tak Ryszard Wychucki został przewodniczącym, Adam Jaskuła zastępcą, Sabina Jasińska jako członek zespołu. Zespół ten spotkał się 7 października w celu rozpatrzenia i zaopiniowania kandydatów na ławnika. I została sporządzona taka opinia poprzez ten zespół. Opinia zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych z dnia 7 października 2015 roku na temat kandydatów na ławnika, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, zwany dalej zespołem, został powołany uchwałą nr 11/74/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie w składzie Ryszard Wychucki, przewodniczący zespołu, Adam Jaskuła, zastępca przewodniczącego zespołu, Sabina Jasińska, członek zespołu. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 133 ze zmianami, zwanej dalej ustawą. Zadaniem zespołu, zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy, jest przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu pismem z dnia 20 maja 2015 roku, znak A, 0/150/1/15, skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy Czernica, poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Czernica do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oławie. Liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych – jedna osoba. W terminie do 30 czerwca 2015 roku uprawnione podmioty oraz grupy obywateli dokonały zgłoszeń kandydatów, których zgłoszenia spełniały wymagania formalne. Do Sądu Rejonowego w Oławie wpłynęło jedno zgłoszenie. Przygotowane na kartach zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Dziennik Ustaw z 2011 roku oraz zgodnie z wyżej powołaną na wstępie ustawą. Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 7 października 2015 roku pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i artykule 159 ustawy. To jest artykuł 158 paragraf 1 brzmi: ławnikiem może być wybrany ten, kto pierwsze, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Dwa, jest nieskazitelnego charakteru. Trzy, ukończył 30 lat. 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. 5. Nie przekroczył 70 lat. 6. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika. 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Artykuł 159, paragraf 1 brzmi: ławnikami nie mogą być pierwsze osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze. Dwa, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Trzy, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń. 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy. 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy. 6. Duchowni. 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej. 8. Funkcjonariusze służby więziennej. 9. Radni gminy, powiatu i województwa. Paragraf drugi. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszenia stwierdza, że kandydat do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych pani Regina Krystyna Malik, zgłoszona przez panią Magdalenę Zaczek, spełnia wymogi określone w ustawie. Kandydat w części B, punkt 14 karty zgłoszenia oświadczył, że posiada znajomość spraw z zakresu spraw rodzinnych. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Ponadto zespół stwierdza, że zgłoszenie zostało złożone do dnia 30 czerwca 2015 roku i przygotowane na kartach zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku. Opinię o zgłoszonych kandydatach zespół przygotował w oparciu o: pierwsze, zgłoszenie kandydata, dwa, oświadczenie złożone do protokołu przez członków zespołu, trzy, wymienione wyżej dokumenty, protokół z przebiegu posiedzenia zespołu oraz lista obecności stanowią odrębną dokumentację do wglądu w pokoju numer 18 w budynku Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3. Dziękuję za uwagę. Ponieważ wybór ławnika musi być w głosowaniu tajnym, w tym momencie chciałabym powołać komisję skrutacyjną, która będzie składała z trzech osób. Proszę o zgłoszenie się kandydatów. Proszę bardzo, pan Ryszard Wybucki, pan Ananias Kuła i trzecia osoba, i pan Leszek Kusiak. Zapraszam, że komisję tutaj. Dobrze, to oddaję pod głosowanie. Kto jest za
przyjęciem do komisji skrutacyjnej pana Ryszarda Wygódzkiego, pana Adama Józgła i pana Leszka Kusiaka. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Otrzymałem 15 kart do głosowania. Rozdam teraz wszystkim radnym, które są na sali. To jest 15 osób. Nie wolno jest głosu, bo jest głosu, bo jest głosu.
Protokół Komisji Skrutacyjnej Wyboru Ławnika z Gminy Czernica na kadencję lat 2016-2019 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oławie. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Wychucki, członek Komisji Skrutacyjnej Leszek Kusiak, członek Komisji Skrutacyjnej Adam Jaskuła. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdzają, co następuje. Pierwsze. Liczba radnych obecnych na sesji Rady Gminy Czernica i biorących udział w głosowaniu 15. Liczba kart wydanych do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata na ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych pani Regina Krystyna Malik 15. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Oławie została pani Regina Krystyna Malik do rozpoznawania spraw rodzinnych. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Wychucki, członek Komisji Skrutacyjnej Leszek Kusiak, członek Komisji Skrutacyjnej Adam Jaskuła. Dziękuję. Dokumenty przekazuję przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Ja właśnie chciałam powiedzieć o dokumentach. Że protokół wraz z kartami do głosowania to będzie załącznik do protokołu sesji. Mam 15 kart, tylu już radnych. Dobrze, dziękuję komisji. Proszę zająć miejsca. Czy można tu przyjść na przerwę? Tak, proszę. 10 minut do domu, muszę już pomyśleć. Nie wszyscy są. Prosimy o przerwę, że ci uradzają. Dobrze. W tym momencie są wszyscy radni. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę zajmować miejsca, proszę o ciszę. No. Wracamy do porządku. Szanowni Państwo, odczytam teraz projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie. Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wybrać w głosowaniu tajnym ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do rozpoznawania spraw rodzinnych panią Reginę Krystynę Malik. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Czernica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tak, jeden radny opuścił. Bez poprawki. Tak.
Przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wśród obecnych radnych głosowaliśmy jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy Zemścina Dolice Wielkiej. Temat przerobiony na Komisji Wspólnej. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy Zemścina Dolice Wielkie? Ulica Mążna. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała sprawiedliwa jednogłośnie. Interpelacje i zapytania radnych. Do biura nic nie miało nic. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Tak? Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę, pan radny Ryszard Kukucki chciał zabrać głos. Jak w sprawozdaniu rady pani przewodnicząca wskazała o posiedzeniach w komisji, tak chciałem przekazać taką pewną informację z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się ostatnio 7 października. Między innymi na porządku posiedzenia były omawiane patologie społeczne w gminie Kierunki i sposoby przeciwdziałania. I taką informację chciałem przedstawić do wiadomości wszystkich radnych, ponieważ to jest temat, który dotyczy wszystkich. Wszyscy musimy z sobą współpracować w tym kierunku. I myślę, że te dane, które nam przekazuje kierownik obcy pani Krystyna Zaraz, są bardzo cenne. Chciałem dodać, że pani Krystyna z nami współpracuje bardzo dobrze, przygotowuje wszelkie informacje merytorycznie, obficie, tak żeby komisja jest zaspokojona na każde nasze żądanie czy prośby, otrzymujemy dokumenty. I najważniejsze jest to, że to jest po prostu to, co GOPS wykonuje na terenie gminy Czernica. Więc pokrótce, patologie społeczne w gminie Kierunki i sposoby przeciwdziałania. W Polsce za najważniejsze patologie uznaje się alkoholizm, narkomania, przestępczość, prostytucja i przemoc. I te wszystkie patologie niestety występują wszędzie, w mniejszym i większym rozmiarze. I dlatego wszelka informacja na ten temat jest wskazana, byśmy ją posiadali. Patologie te prowadzą do niszczenia jednostki rodziny i społeczeństwa, osłabiają więzi rodzinne, społeczne, łącznie do utraty zdrowia, a nawet życia. Zwalczanie patologii zajmują się ośrodek pomocy społecznej, organizacje i placówki terapeutyczno-opiekuńcze, poradnie psychologiczne, centra terapii uzależnień oraz policja i Monarch. Na terenie gminy, według danych GOPS-u statystycznych, które są oficjalnie podawane, na terenie gminy z takich patologii najbardziej rzucających się w oczy, jak alkoholizm, w ubiegłym roku zanotowano 37 przypadków przez GOPS, natomiast w tym roku, w pierwszym półroczu, już 25. Także tendencja jest zwyżkowa. Przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmu takich przypadków zostało odnotowanych w zeszłym roku 23, a w tym roku, w pierwszym półroczu, 14. Przemoc w rodzinie została stwierdzona w ubiegłym roku przez GOPS w 3 rodzinach, w tym półroczu przez w jednej rodzinie. Natomiast procedura niebieskiej karty została wszczęta w zeszłym roku, w ciągu całego roku, wobec 12 rodzin. W tym roku, w pierwszym półroczu, również wobec 12. Także widzimy, że tutaj jest z jednej strony zwyżka, a z drugiej strony jest to też tłumaczone wyższą świadomością społeczną i zgłaszaniem wszelkich takich sytuacji patologicznych do odpowiednich organów. Został w zeszłym roku stwierdzony na terenie gminy 3 przypadki narkomanii, w tym roku, w pierwszym półroczu, 1. Jakie są kierunki przeciwdziałania? Prowadzone są działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne poprzez promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywania, aktywności fizycznej, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Prowadzone jest wzmacnianie kompetencji społecznych mających na celu wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, a także działania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sposoby przeciwdziałania realizowane przez GOPS, nasz tutaj w Czernicy. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych,
objawiające się poradnictwem, doradztwem, kierowaniem do specjalistów, psychologów, do poradni leczenia uzależnień. Współpraca z innymi specjalistami i organizacjami, jak pedagogami, policją, kuratorem, służbą zdrowia, zespołem interdyscyplinarnym, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. Został utworzony zespół do spraw pomocy rodzinie i praca w ramach zespołu. Prowadzone są punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców gminy. Bezpłatne porady specjalistów, psychologa, specjalisty do spraw uzależnień, prawnika, przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Przyznawane są pomoce celowe na opłacenie dojazdów na terapię do placówek służby zdrowia. Prowadzona jest pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki leczniczej, kontakt z placówką i pomoc w zgłoszeniu się na leczenie. Prowadzona jest aktywizacja społeczna poprzez różnego rodzaju warsztaty z kompetencji społecznych mających na celu podniesienie samooceny, różne kursy, spotkania. Prowadzone są działania edukacyjne w ramach różnych projektów. Pogadanki z psychologiem, lekarzem, wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Działania są również realizowane przez zespół interdyscyplinarny i grupy robocze, czyli wszczynanie i prowadzenie procedury niebieskiej karty, rozmowy przedstawicieli różnych instytucji ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie. Również działania są prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie na badania stopnia uzależnienia od alkoholu, jak również kierowanie wniosków do sądu o obowiązkowe leczenie opiekowe. Problemem alkoholizmu zajmuje się przede wszystkim Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Środowiskowe Świetlice Profilaktyczne dla Dzieci i Młodzieży, Specjalistyczny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Prowadzone są grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych. Poradnictwo, doradztwo, zespół do spraw pomocy rodzinie. Przemocą w rodzinie zajmuje się zespół interdyscyplinarny, również zespół do spraw pomocy rodzinie, specjalistyczny punkt informacyjno-konsultacyjny. Prowadzona jest praca socjalna, pomoc rzeczowa i finansowa. Problemem narkomanii, zaburzeniami psychicznymi, nerwicami zajmuje się pomoc specjalistyczna w punkcie informacyjno-konsultacyjnym poprzez pracę socjalną, pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki leczniczej, pomoc w uzyskaniu miejsca w placówce wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo dziękuję za takie sprawozdanie pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Krystynie Zaraś, za wszelkiego rodzaju, jak tu widzimy, wielostronną pracę i pomoc, aby te patologie na terenie naszej gminy są, występują, ale były w zarodku, że tak powiem, opanowane, kontrolowane, leczone, żeby ta patologia na terenie naszej gminy nie rozchodziła się. A tu radny też mam na uwadze, będziemy przy budżecie, przy wszelkiego rodzaju działaniach przyznawać różne środki na GOPS, na pomoc w spędzeniu czasu, na różnego rodzaju programy. Miejmy na uwadze to, że te programy, które służą integracji dzieci, działaniom edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, działaniom profilaktycznym, żeśmy mieli na uwadze i nie żałowali tych środków na ten cel. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Szkoły w Kamieniu Wrocławskim, panią Małgorzatę Pasiak. Proszę Państwa, pozwólcie, że ja w imieniu całej społeczności uczniowskiej, Rady Pedagogicznej, rodziców, uczniów i oczywiście własnym mam zaszczyt zaprosić bardzo serdecznie na uroczystości związane z obchodami 70-lecia naszej szkoły, które odbędą się w najbliższą sobotę, 17 października w Kamieńcu. Mam nadzieję, że zaproszenia do każdego z Państwa dotarły, były zostawione w biurze Rady. W związku z powyższym dzisiaj osobiście serdecznie zapraszam i gdyby była taka możliwość, gdybyście Państwo znaleźli odrobinę czasu, żeby mailem lub telefonicznie dać nam króciutką informację, czy zaszczycicie nas swoją obecnością i czy ewentualnie może ktoś chciałby w trakcie uroczystości zabrać głos, to bardzo serdecznie proszę. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. O godzinie 10 rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Kamieńcu.
Następnie przemarsz przy dźwiękach orkiestry dętej Policji Wojewódzkiej. Maszerujemy do szkoły i o godzinie 11.30 do 15.00 rozpoczynamy uroczystości oficjalne. W trakcie tej uroczystości będą przemówienia zaproszonych oficjalnych gości. Następnie będzie prowadzona część oficjalna związana z otrzymaniem nowego sztandaru. Dziękuję serdecznie za podjęcie uchwały, którą przed momentem Państwo jednogłośnie podjęliście. A następnie program artystyczny naszych uczniów i zwiedzanie wystaw, szkoły. I zapraszam serdecznie następnie na słodki poczęstunek i na skromny obiad, tak jak Państwo otrzymaliście w zaproszeniach informacje. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pan Piotr Kowalczyk chce zabrać głos? Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie i wszyscy zebrani. Na ostatniej sesji zadałem pytanie odnośnie tej kwoty, która była niepotrzebnie wydatkowana w związku ze świetlicą w Kamieńcu Wrocławskim i chciałbym wiedzieć, bo spodziewałem się, że dzisiaj taka odpowiedź będzie, gdyż padła deklaracja, że odpowiedź będzie na piśmie. Zatem chciałem się dowiedzieć, jaki będzie tryb odpowiedzi i kiedy ona nastąpi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pytanie dotyczyło mojej osoby w związku z tym, że pełniłam funkcję sołtysa i zamówienia były realizowane jeszcze w czasie, kiedy pełniłam funkcję. Bardzo proszę pana Piotra o określenie się na piśmie przez Urząd Gminy i Biuro Rady, jakich odpowiedzi pan oczekuje. Ja również odniosę się do tego na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan sołtys. Proszę Państwa, ja króciutko dwie takie sprawy. Pierwsza to tylko chcę przedstawić, bo jest inicjatywa tutaj zainteresowanych sołtysów, części sołtysów z miejscowości, przez które przebiega trasa linii 855 autobusowej. Jest tutaj wniosek o pilne korekty rozkładu jazdy i ten wniosek dzisiaj złożę na dziennik też do wiadomości pana wójta i pani przewodniczącej. Mówię części sołtysów, których dotyczy po prostu ta linia i tutaj między innymi moja osoba jest podpisana, sołtys wsi Czernica, Jeszkowice, Gajków, Łany oraz Kamieniec Wrocławski. Także też będziemy liczyć na jakieś kroki w tym kierunku i odpowiedź. A druga sprawa to jest czas kampanii wyborczej. No i niestety tak się ze smutkiem trochę przyglądam na promowanie naszych polityków czy kandydatów na posła w formie plakatów, różnych ulotek, ogłoszeń i tak dalej. Jest w naszej gminie wykaz miejsc do publikowania takich formy agitacji wyborczej. W każdej miejscowości jest na to miejsce. Jest ten wykaz przez wójta nawet podpisany. No niestety nie wszyscy się do tego stosują. Jest to zaśmiecanie, wręcz powiem, przestrzeni publicznej. Zauważyłem nie tylko w Wojnowicach, ale i nie tylko. Nasze gminne, wiejskie gabloty ogłoszeniowe są naprawdę poniszczone przez te plakaty o dużych wymiarach. Te plakaty pozaklejane są, szyby na zewnętrznej części. No jest to takie smutne, że osoby, które chcą z nami jakoś później w sposób zabiegać o nasze głosy, później z nami współpracować, jakąś naszą pracę i nasz wysiłek niszczą. Ja też po prostu stwierdzenie też mailowo skierowałem tutaj do urzędu, jak to wygląda, bo to mówię, jest nasza własność, a jest zupełnie zniszczona. Mam 3 gabloty zniszczone w Wojnowicach, naprawdę. No, jest to bardzo utrudnione, żeby wyczyścić. A kontaktu z przedstawicielami tych osób
czy z samymi kandydatami, no nie ma. Jest tylko zainteresowanie o nasze głosy. No tak to niestety wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Ja jeszcze chciałam tylko zapytać tutaj urzędników, ponieważ bardzo się cieszę, że została rozpisana wieloletnia prognoza finansowa odnośnie kanalizacji w Chrząstawach, że dobrze jest uzupełniona tak, jak powinno być. I mam pytanie, kiedy kończy się pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o Chrząstawę, o kanalizację? Mam nadzieję, że nigdy, bo będziemy po prostu mogli dokuczyć do tego, żeby pozwolenie na nas. Jesteśmy w trakcie realizacji, mamy dwa odcinki zrobione. To daje nam, że mamy jeszcze półtora roku, żeby coś tam się zrobić. Dobrze, dziękuję bardzo. Zamykam 12. sesję Rady Gminy Czernica. Dziękuję Państwu za uwagę.